kanał. Radio kanał. Dzień dobry, halo, halo, tu nasze radio. Bartosz Gleń, witam was serdecznie. Poniedziałek, 20 dzień marca, dzień ważny, bo wiosna mówi jestem, a dzisiejszą audycję poświęcimy przede wszystkim... Piszczy! No właśnie, dzieciaki to wiedzą, co w trawie piszczy. Poznajmy plan gry na najbliższe minuty. Ekstra klasa. Z trenerem Dariuszem Wdowczykiem pomówimy o wynikach Piasta. Łukasza Zwolińskiego zapytamy o Wrocław i muzykę. Wspólnie z gośćmi zastanowimy się, czy w tej lidze jest miejsce dla górników. Ponadto wyróżnimy najważniejsze wydarzenia minionego weekendu. Premier League. To starcie elektryzowało nie tylko wyspy, ale cały kontynent. Guardiola kontra Klopp. Liga Mistrzów. W wielkiej grze o Cardiff pozostało już tylko 8 klubów. Omówimy pary 1/4 finału Champions League. Zaczynamy. Radio Kanał. To jest ten właściwy moment, by przedstawić gości. Ekspert NC Plus Kazimierz Węgrzyn. Dzień dobry, Kaziu. Dzień dobry. Oraz dziennikarz Przeglądu Sportowego Michał Gutka. Dzień dobry. Panowie, za nami weekend, podczas którego zobaczyliśmy, że wielcy piłkarze też mogą strzelić focha. Cristiano Ronaldo nie pojmował decyzji Zinedina Zidana, natomiast Arjen Robben był wściekły na Carlo Ancelottiego. Obaj trenerzy zbagatelizowali te incydenty. Dlatego, że sami kiedyś grali w piłkę i wiedzą, jakie emocje buzują w człowieku? No myślę, że tak. No, Ronaldo przyzwyczaił nas do tego, że ma wielkie ego. On nawet jak drużyna wygrywa kilkoma bramkami, to chce być do końca. Chce mieć dobre liczby i pewnie mu się to nie spodobało. Niemniej jednak myślę, że na ławce rezerwowej czy Ancelotti, czy Zinedine Zidane, oni mają dobry kontakt z piłkarzami, także takich rzeczy się nie obawiają. Pewnie takie sytuacje są wyjaśniane jak gdyby no zaraz po spotkaniu w szatni, nie sądzę, żeby tam były jakieś urazy w najbliższych dniach po meczu. Michał fajnie to ujął Zidane, zapytany o Ronaldo, że on też od czasu do czasu musi zejść przed czasem. No na to wygląda, no nie wszyscy mogą grać w każdym meczu do samego końca, nawet taki piłkarz jak Ronaldo. I myślę, że akurat w przypadku Zidana to co powiedział Kazek, to jest coś, co też jest siłą tego trenera, że on tą szatnię tak opanował i te gwiazdy myślę, że mu ufają i zbudował z nimi taką pozytywną relację, że to się gdzieś szybko rozchodzi po kościach. No tym bardziej, że miał jak gdyby doświadczenie i przykład Ancelottiego, który z gwiazdami potrafił współpracować i od niego się pewnie też uczył, bo takie sytuacje w szatni Ancelottiego w Realu Madryt też się pewnie działy. Emocji nie zabrakło też w naszej lidze. Już teraz Ekstraklasa. Sławomir Peszko na prawo noga. Peszko! Ale jest cudowny gol! Ale to jest cały gol! Fantastyczny gol! Gol! Javier Hernández! To jest nieprawdopodobne! Wlazło, co on robi? Wlazło! Co za gol! Wielu emocji w kolejce numer 26 doświadczył trener Dariusz Wdowczyk, wyróżniony przez nasze jury w kategorii Mister Kolejki. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, jest w Gliwicach piłkarz, który przypomina panu samego siebie? Nie wiem, nie zastanawiałem się. Chodzi mi o lewą nogę. A o lewą nogę to zdecydowanie tak. Jest Patryk Mraz, a pewnie panu chodzi o innego piłkarza, który się nazywa Badia. Też, ale Mraza miałem na myśli, bo chodziło mi o precyzję, dokładność, dośrodkowań. A to zdecydowanie tak. Zresztą żartowaliśmy sobie, powiedziałem, Patryk, jednego nie unikniesz porównania takiego, ja ci pokażę, jak powinna funkcjonować lewa noga. Ale podjął wyzwanie i nie boi się tego. No właśnie, ale teraz z Mraza nie mógł pan skorzystać, z Eberta też nie, z Arką graliście, ale udało się przezwyciężyć trudności, podnieść ze stanu 1-2. To jest ta największa wartość, którą pan jako trener wynosi z tego meczu?
No, widać, że lewonożni zawodnicy są bardzo wartościowi, bo ten lewonożny, chociaż nie rozegrał wspaniałego spotkania, ale był i zrobił to, co do niego należało. Mówię tutaj o Badii. A co do samego meczu, no oczywiście bardzo istotne dla nas jest to, że zdobyliśmy 3 punkty. Najistotniejsze, tak bym powiedział, w tej chwili. Ale też to, że potrafiliśmy strzelić pierwszą bramkę, by nagle przegrywać i wrócić do meczu, czyli walczyliśmy do końca o to, żeby ten mecz ułożył się po naszej jednak myśli i tu chwała zawodnikom za to, że właśnie tę walkę podjęli i osiągnęli na koniec sukces w postaci 3 punktów. To jest, myślę, bardziej cenne niż takie łatwe zwycięstwo nad przeciwnikiem. To buduje zespół i właśnie w takich momentach ten zespół jest razem i może się radować. Mm-hmm. To zatrzymajmy się chwilę przy Badii. U pana 3 mecze, 5 goli, wcześniej 19 meczów, 3 gole. Co stoi za tak nagłą przemianą tego piłkarza? Bo Gerard mówi, że niczego nie zmienił. No, ja staram się korzystać z zawodników. Ja się nie obrażam na dobrych zawodników. A Gerard niewątpliwie takim piłkarzem jest. Piłkarzem, który potrafi kreować, piłkarzem, który potrafi stworzyć przewagę. Niezwykle sympatycznym człowiekiem, o czym mieliśmy okazję przekonać się wczoraj chociażby, czy ludzie mogli się przekonać przy okazji jego pobytu w stacji Kanału Plus. Tak, bardzo pogodny facet. Bardzo, bardzo pogodny. I tak jest na co dzień, że on tak się zachowuje, to jest jego natura południowca, który jest uśmiechnięty, uradowany tym, że gra. Może nie dostawał wcześniej wielu szans u trenera Latala. Ja tak jak powiedziałem, jest to piłkarz, który w tej chwili jest w bardzo dobrej dyspozycji. Nie tylko ja to widzę, ale i inni koledzy. Odżył trochę, strzela bramki, jest pewny siebie. No i niech będzie tak dalej, ku chwale Piasta Gliwice. Taką dobrą energię przelewa na zespół. Panie trenerze, ostatnia rzecz. Zakładając, że wszyscy są zdrowi i dostępni, będzie pan stawiał na ustawienie z 3 środkowymi obrońcami? Nie wiem, akurat tutaj sytuacja, jak widać, zmusiła nas do tego, żebyśmy zmienili swoje ustawienie. Na szczęście zespół już wcześniej funkcjonował w tym ustawieniu 4-4-2, tak to nazwijmy, nie tym trójkowym. Także jest możliwość niejako dostosowania się do sytuacji boiskowej, bo w jednym i w drugim systemie potrafimy się poruszać i funkcjonować. Także to jest dla mnie bardzo, bardzo wygodne. A czy tak będzie dalej? Czy będziemy w tym trójkowym systemie, czy piątkowym defensorów funkcjonowali? Naprawdę trudno mi w tej chwili odpowiedzieć. Bardzo się cieszę, że możemy korzystać z jednego i z drugiego ustawienia. Z jednego i z drugiego płynnie przechodzić w czasie meczu, kiedy wymaga tego właśnie sytuacja boiskowa. Elastyczność taktyczna to cechuje dobre zespoły i daje też oczywiście wybór trenerowi. Trener Dariusz Wdowczyk był z nami. Dziękuję, trenerze. Dziękuję bardzo. Radio Kanał. Przyszedł trener Wdowczyk i rozpoczęło się szaleństwo. 7 goli w meczu ze Śląskiem, 5 z Arką, nerwowo, ale pomyślnie. Wygląda na to, że wicemistrz Polski odzyskał wigor. No ja bym porównał tą sytuację trochę do drużyny Leicester, gdzie zmiana trenera spowodowała takie świeże powietrze, dopływ świeżego powietrza do szatni i nagle drużyna zaczęła inaczej funkcjonować. Już w pierwszym meczu z Liverpoolem, pamiętamy, Leicester to był zupełnie inny zespół, inaczej biegający, jakby miał więcej tlenu. I podobnie Piast Gliwice, który nawet jeżeli zobaczymy ławkę rezerwowych, bo ten mecz tak naprawdę zrobił Jankowski, piłkarz, który wszedł z ławki rezerwowych i widać było u niego taką energię, wielką energię, chęć pokazania się, chęć skoczenia do pierwszego składu. To jest ważne, to w tym momencie widać, że cały zespół żyje, cały zespół włącznie z ławką rezerwowych walczy o to zwycięstwo. I Jankowski był tym piłkarzem, myślę, który dał fantastyczną zmianę, bo już zapomnieliśmy trochę o nim, o tym, że taki piłkarz jest, że taki piłkarz może coś dać w Gliwicach, a w tym meczu dało. Oprócz Badii, który świetnie wykorzystał rzut wolny, świetna asysta, to bez Jankowskiego byłoby ciężko, żeby wrócić do tego meczu, tak jak powiedział Darek Wdowczyk. Michał, odrodzony Piast?
mogą skończyć w pierwszej ósemce? No myślę, że jeszcze ten dystans jest trochę za duży i na razie za wcześnie, żeby o tym mówić, ale tam jest piłkarska jakość i są nazwiska i też takie zgranie tego zespołu, które może tym zaowocować, no ale o tą ósemkę bije się jeszcze więcej zespołów i to nie jest tak, że wszystkie drużyny jakby walczą o wszystkie walczą o tak naprawdę jedno miejsce, powiedziałbym. Może Góra 2 w tej ósemce, tam dużych przetasowań nie będzie, więc trudno o tym teraz mówić. No tym bardziej, że Piasta powoli gdzieś zaczęto typować jako mocnego kandydata do spadku, zanim przyszedł trener Wdowczyk. Dlatego idzie ku lepszemu na pewno, ale jeszcze o tej ósemce bym tak głośno nie mówił. Jest progres niewątpliwie w drużynie z Gliwic. Kaziu, ostatnio mieliśmy taki mecz na Camp Nou, gdzie dowiedzieliśmy się, że niemożliwe nie istnieje. Okazuje się, że ten efekt Camp Nou przelał się na inne kraje. Trafił do Polski, konkretnie do Górnika Łęczna. Skazywani na pożarcie, mieli przyjąć jeszcze więcej ciosów niż w Białymstoku, a tymczasem mogli nawet wygrać. To jest taka historia, która cię urzekła? No myślę, że tak. Biorąc pod uwagę to, że przyszedł trener Smuda, to wszyscy tak trochę powątpiewali, jak to będzie, czy on sobie da radę. Natomiast trzeba powiedzieć, że od chyba dwóch tygodni, bo wtedy miał miejsce mecz w Lublinie z Zagłębiem Lublin, który Górnik Łęczna przegrał, ale druga połowa nie była... Nie powinien przegrać. Druga połowa była wyśmienita, to zespół z Łęcznej był zespołem lepszym i później przez Pogoń Szczecin też pamiętamy Śpiączkę, który miał chyba z 5 sytuacji 100% nie strzelił. Teraz z Lechem Poznań ten zespół się po prostu przyjemnie ogląda. Dzisiaj jakbyś mnie zapytał 3 najlepsze zespoły, najlepiej oglądające się zespoły, to myślę, że w tej trójce wstawiłbym Górnika Łęczną, bo wczoraj przecierałem oczy ze zdziwienia, zastanawiałem się, kiedy ten Lech zepnie do defensywy drużyny z Łęcznej. W pierwszej połowie nic takiego nie miał miejsca. W drugiej połowie była taka sytuacja, gdzieś koło 70 minuty, gdzie Lech miał sytuację, naciskał, ale też zabrakło czegoś, żeby wygrać ten mecz. I nie wiem, myślę, że ten remis jak najbardziej zasłużony dla przyjezdnych, bo oni naprawdę pokazali dobry futbol. I oni wywiązali się z różnych zadań, z defensywnych, bo nie stracili gola, a mieli tam eksperymenty różne w ustawieniu, choćby Pitry na środku obrony. No to było największe zaskoczenie. Bo przecież oni mieli 100% sytuację, tylko nieskuteczność. No nawet Śpiączka w 84 minucie wychodzi sam na sam. To mogła być sensacja. Bielice mnie zaskoczył trochę zmianami, gdzie oglądamy mecz, drużyna walczy o gola, a on ściąga właściwie kreatywnych piłkarzy, Pawłowskiego, Majewskiego i jeszcze oczywiście Kownacki, Jefticz. Jefticza, tak, Jefticza. I to mnie trochę zaskoczyło. Tutaj jest ciasno, drużyna się cofa, trzeba trochę kreatywności i on robi te zmiany. Oczywiście Bielica wiele dobrego robi w Lechu Poznań, trudno go tutaj krytykować, ale tu taki kamyczek do jego ogródka. Znaczy, moim zdaniem naprawdę Górnik Łęczna zasługuje tutaj na pochwały za to spotkanie, bo mimo że... Wierzyłeś, że jak trener Franciszek Smuda objął zespół, to będzie taki progres, bo on opowiadał o tym, że będziemy grać odważnie, że ja odblokuję Leandro, pokażę mu jak trzeba biegać przy linii bocznej i się angażować w mecz. To różnie można było to odbierać. Różnie i te pierwsze dwa spotkania to już w ogóle można było pomyśleć, że no co ten facet w ogóle mówi. Dwa pierwsze spotkania przegrane różnicą 0-5. Tak, jeszcze w starym roku Warszawa. Tak. I później na wznowienie rundy. Także wydawało się, że naprawdę Łęczna jest najmocniejszym kandydatem do spadku. Teraz strata cały czas jest duża, ale po podziale punktów naprawdę zrobi się tam ciekawie, bo ten zespół gra nieźle i za ten remis w Poznaniu naprawdę trzeba ich chwalić, bo ten skład trochę taki, szczególnie w obronie, połatany na ostatnią chwilę Przemysławem Pitrym na środku, gdzie przed spotkaniem ta szydera była i można było przeczytać nawet, co piszą ludzie na Twitterze i jak to zostało ocenione, to naprawdę każdy pukał się po czole. No ale to też może takie prawo naszej ligi, że kiedy wszyscy mówią, że nie wyjdzie, to zawsze wychodzi. I Lech przeważał, ale takie mam wrażenie, że przeważał, ale miał problemy. To nie było tak, że oni też zepchnęli Górnika Łęczna do takiej totalnej defensywy i mogą pluć sobie w brodę, że tych powiedzmy 5-10 szans w tym spotkaniu nie wykorzystali. Tylko to był taki bokserski pojedynek trochę. Jeszcze jedna rzecz, którą bym dodał, to do tej pory tym piłkarzem, który ciągnął
ofensywę tego zespołu był Bonin. Natomiast teraz Dzalamidze też pokazał... Bardzo mi się podobał w tym pokazał meczu. W tym meczu, że może to będzie takie drugie skrzydło. Coś, co będzie większym zaskoczeniem, bo do tej pory wystarczyło się ustawić na Bonina. No ten facet w meczu z Pogonią Szczecin przeszedł samego siebie. Wiem, że to jest świetny piłkarz, ale w meczu z Pogonią to był mecz wybitny. Wiemy, co potrafi. I tak powoli wszystkich piłkarzy, jeżeli trener Smuda odbuduje, to te wszystkie zespoły, biorąc pod uwagę personalia, te wszystkie zespoły, które będą w dolnej ósemce, potencjał jest bardzo podobny. Tam każdy z tych zespołów może być tak naprawdę bić się o tą ósmą, siódmą pozycję, bo personalnie tutaj ja uważam, że nie ma takich różnic, żeby powiedzieć, ktoś nie da rady. I Łęczna, jeżeli będzie w formie, to ja bym tego zespołu jeszcze nie skreślał. To kto teraz najsłabiej wygląda w Ekstraklasie? Krakowia, Arka? Bo mówimy o progresie. Myślę, że Krakowia to jest największe rozczarowanie, biorąc pod uwagę to, o czym Krakowia myślała przed sezonem. To na pewno w najgorszych snach nie myśleli, że po 26. kolejce oni będą na miejscu spadkowym, a teraz tak jest. I to jest, myślę, największy problem. Bo o ile Górnik Łęczna jest chwalony za grę, więc to też do głów piłkarzy dociera, oni się utwierdzają w tym, że no nie, my nie jesteśmy tacy słabi. W następnym meczu może mogą już te punkty dochodzić. To Krakowia ma problem, problem z głową, a jeżeli masz problem z głową, to nie odbudujesz się tak szybko. Potrzebny ci jest dobry mecz. Cały czas czekamy na ten dobry mecz. Ten dobry mecz nie przychodzi. Czy trener Zieliński sobie poradzi z tym, bo to jest jego najtrudniejszy okres i też zdaje sobie z tego sprawę, że jest krytykowany, że tam gdzieś na górze pewnie są już rozmowy na temat poszukiwania nowego trenera, no bo jeżeli jeszcze tydzień, jeszcze dwa sytuacja będzie się powtarzała, no to nie wiadomo, czy tam będzie spokojnie. Michał Brakczowilo w dużym stopniu wpływa na postawę Krakowi? Myślę, że w sporym, bo to jest piłkarz, który nie tylko wiemy, że potrafi pójść za akcją, strzelić gola po stałym fragmencie gry, ale on też w duecie z Dąbrowskim naprawdę współpracowali nieźle i ten środek pola trzymali w takich ryzach. Ale no tutaj właśnie problem psychiczny jest po stronie Krakowi, bo no nic nie układa się po ich myśli. Nawet to spotkanie z Koroną w tej kolejce jest początek meczu i rzut karny i czerwona kartka, która ustawia praktycznie cały jego przebieg. I można dyskutować na temat tego, czy Wójcicki został słusznie wyrzucony. Teraz wiemy, że no, od niedawna jest ta zasada, że nie można podwójnie karać piłkarza, tak? Skoro jest rzut karny, to nie powinno się go wyrzucać z boiska. No tutaj myślę, że to był błąd sędziego jednak. Ale miałby stuprocentową sytuację. W takich sytuacjach karamy też czerwoną kartką. Tak, no i doszedłby bodaj Micański, tak? Dopchnąłby tą piłkę do pustej bramki, więc no tu możemy się też spierać, bo Wójcicki go tak powalił trochę w takim stylu rodem z NFL, dlatego no jest, no ale wracając do sedna, no to sytuacja z 7 minuty ustawia praktycznie całe spotkanie, no i jak ten zespół psychicznie ma się podnieść, no i niech jeszcze świadczy o tym fakt, że kolejne gole stracili już w samej końcówce, także no to pokazuje te problemy jak na tacy i wydaje mi się, że Krakowia to jest w tym momencie taki zespół no najbardziej cieniujący a poza tym no też Arka i Wisła Płock myślę w ostatnich tygodniach nieco gorzej. Ta walka na dnie tabeli będzie naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa. A trener Bartoszek robi swoje w Kielcach. Nie do ruszenia. Jego korona. Kasiu, jeszcze chciałem ciebie zapytać o te słowa Franciszka Smudy, że to normalne, że piłkarz, który jest już u schyłku swojej kariery, jest graczem ofensywnym i wędruje do obrony. Czy rzeczywiście tak jest? No nie wiem, czy tak jest, natomiast no Pitry, jak wczoraj na konferencji wracali, słyszeliśmy... Ale chyba mu się podobało, wiesz? Tak, teraz Pitry ma wszystko. Ja myślę, że Pitry przez następne kilka tygodni będzie po prostu miał skrzydła na treningu i oby tak było w meczu, bo pochwały od trenera Smudy nie są częste, a tutaj tak oficjalnie to na pewno ważna informacja dla niego. Ja jeszcze na temat Korony, dlatego że oczywiście sytuacja była, wydaje się, prosta. Siódma minuta, czerwona kartka, gra 11 na 10. Męczyli się, w sumie może nie męczyli się, ale do momentu tego drugiego gola ta sytuacja była cały czas taka, powiedział, otwarta. Krakowia miała szansę na remis. A ja bym pochwalił Abalo, piłkarza, który no, do tej pory takiego meczu nie rozegrał. W cieniu Palanki był, prawda? W cieniu Palanki, myślę, że Kiełba przede wszystkim też. Mówisz obcokrajowcy, natomiast tak, tak. Ja mówię na tle całego zespołu. I oprócz Kiełba, Abalo był tym piłkarzem, myślę, kluczowym. To on miał asystę, on był w tej sytuacji też najważniejszy, w której był faulowany.
Więc to też powoduje jeszcze większą możliwość trenera Bartoszka do tego, jak ustawić ten zespół. I to jest zespół, który przyjemnie się ogląda, to jest taki zespół, który ma charakter. No, oczywiście zwłaszcza u siebie, bo na wyjeździe tego nie potwierdza, ale pamiętam, oglądałem, byłem na meczu w Białymstoku, więc to ustawienie do gola straconego w Białymstoku też było dobre, więc trener Bartoszek też odcisnął swoje piętno na tym zespole. Jak przyszedł, ten zespół moim zdaniem jest zespołem, który pokazuje więcej. I zwróciłbym też uwagę na przewagę Korony, Górnika Łęczna nad Krakowią. To są zespoły już zaprawione w bojach o utrzymanie. Mają piłkarzy, którzy wiedzą, jak wyjść z opresji, z trudnych sytuacji. No to powiedziałeś chyba najważniejszą rzecz, bo mówiliśmy o tej psychice, o tej umiejętności. No wiem, jak było z Podbeskidziem. I to jest tak, przegrasz jeden mecz, który ciągnie za sobą następne. Tu trzeba zespołu ludzi, którzy no, mają ten cel, są zdeterminowani, a takie sytuacje ekstremalne powodują to, że czasami człowiek nie jest sobą. Potrzebujesz przywódcy. Jeżeli ten przywódca jest, na pewno jest łatwiej przejść przez ten ciemny las. Michał dotrzyma słowa, prezes Filipiak, że trenerem Krakowi pozostanie do końca sezonu Jacek Zieliński? Wydaje mi się, że mimo wszystko tak. Ale teraz przed trenerem Zielińskim bardzo trudne 2 tygodnie i przerwa reprezentacyjna taka ozdrowieńcza powinna przynajmniej być. No i zobaczymy. No. Jakieś spa. Tak, jakieś deklaracje trudno w piłce nożnej brać zawsze w 100% za pewnik, no ale tym razem coś mi podpowiada, że trener zostanie przynajmniej do końca sezonu. Dobrze, czas na 3 pojęcia w pewnym sensie oddające wydarzenia weekendu. Zaczniemy od pochwał. Mecz kolejki. Było spotkanie z dopiskiem wow? No to jedno, właściwie liczyliśmy na to, że będzie. A że będzie. Że będzie. I myślę, że druga połowa nie zawiodła. Mówię tutaj o hicie kolejki. W Gdańsku, tak? Lechia Gdańsk, Legia Warszawa. Bo tak naprawdę do przerwy to do zapomnienia. Ten mecz był nudny, nieciekawy. Dużo lepsze spotkanie Lech Poznań, Górnik Łęczna. Natomiast ta druga połowa już była z dobrą jakością. Tam już było widać umiejętności jednego i drugiego zespołu. Wynik mógł być różny. To, że Legia wygrała 2-1, to moim zdaniem miała dużo szczęścia, dużo farta w tym wszystkim było, bo ja przypominam sobie sytuację przy 1-1, gdzie sytuację stuprocentową miał Wolski po błędzie któregoś zawodnika Legii Warszawa, strzelił słupek i później Flavio, który wszedł na boisko, miał też doskonałą sytuację, tam przestraszył się, strzelił też obok słupka. Więc to były sytuacje, które myślę mogły zadecydować o tym, że 3 punkty zostałyby w Gdańsku. I paradoksalnie to była Lechia Gdańsk, która mogła się w drugiej połowie podobać, bo wcześniej jeszcze te mecze Lechii Gdańsk nie były na tyle dobre, żebyśmy ją chwalili. A tutaj ta druga połowa była dobra w ich wykonaniu i gdyby wygrali, też byśmy mówili, że to pewnie też zasłużenie było. A Legia, mówiliśmy o zmienniku Jankowskim, Kucharski, to było to, co... Kucharczyk, przepraszam. To było to, co było potrzebne Legii. I no, Kucharczyk naprawdę pokazał się z dobrej strony i pokazał też właścicielom, że nie tylko jedenastka, ale też ławka rezerwowych musi być mocna, bo jak widzimy, ławka rezerwowych też wygrywa mecze. Michał, to kto jest King w 26. kolejce? Waldemar Fornalik czy jednak Michał Kucharczyk? Chyba jednak Kucharczyk, bo wejście z ławki w trudnym meczu na trudnym terenie, szybko strzelony gol, tam bodaj kilkadziesiąt sekund, tak, po wejściu z ławki, no imponuje. Zameldował się z przytupem. Tak, i od razu dostał takich skrzydeł, bo strzelił drugiego gola, a mógł jeszcze więcej. Także no to tutaj, jeśli mówimy o piłkarzu kolejki, to moim zdaniem Kucharczyk. A co do meczu, to odszedłbym trochę od hitu i wrócił do 2 spotkań. Pojedynek 2 Wiseł, który był naprawdę ciekawy w Krakowie i Wisła Kraków odrobiła w końcówce straty i to spotkanie wygrała. Bardzo ładny gol Stilicza, nie wiem czy tak chciał strzelać, czy to było celowe, ale wyszło naprawdę, naprawdę ładnie. I później zwycięski gol Bartosza. No i już mówiliśmy o Piaście, no ale trzeba przyznać, że mecz w Gliwicach 3-2 z Arką, to było naprawdę fajne widowisko. A ja do Wisły Kraków zaraz nawiążę. Najpierw wyróżnienie w kategorii Pan Piłkarz.
I jestem ciekaw, co sądzicie o mojej kandydaturze. Nazywa się Petar Brlek. Już wam mówię, dlaczego wytypowałem tego człowieka. Wejście w pole karne zakończone golem teraz z Wisłą Płock. Wcześniej gol głową w Gliwicach. Jeszcze wcześniej gol z dystansu w Lubinie. To jest piłkarz, który pokazuje repertuar zagrań. Niewielu jest takich środkowych pomocników w naszej lidze. No, Brlek idzie do przodu. Trzeba powiedzieć, że robi postępy. Jest coraz lepszy. I tutaj zastanawiam się, czy to jest piłkarz na pozycję numer 10. Czy to nie jest... Trochę niżej? Tak, myślę, że to jest taka ósemka. Nie jest taki kreatywny jak Sztylicz, powiedzmy, który może błyskotliwie zagrać w sytuacji, gdzie jest ciasno, gdzie trzeba tutaj takiego sprytu. Brlek takiego sprytu może nie mieć, ale... Sporo biega, pokazuje się do gry, piłkarz, który może w defensywie nie jest idealny, ale też potrafi. Także ciekawy wybór. Nie najgorzej wybrałem. Nie najgorzej wybrałeś. A Kasiu, jak ty wybrałeś? Ciężko mi o takiego jednego piłkarza. Myślałem o Badii, wczoraj dużo na temat Badii rozmawialiśmy, więc tak przyszło Badia, tak strzelił z rzutu wolnego, dograł do Jankowskiego. Ta sytuacja z rzutem wolnym to też było rozpoczęcie akcji, gdzie Badia wychodził na prostopadłą piłkę, więc biorąc pod uwagę jak gdyby wartości dodane dla drużyny, od czego zależało zwycięstwo, to Badia, myślę, był też tym piłkarzem. Jankowski, czasami właśnie Jankowski, Kucharczyk, piłkarze, którzy wchodzą, robią czasami więcej niż gościu przebywający 90 minut na boisku i takich też piłkarzy trzeba docenić, niezależnie czy grają 15 minut, bo te 15 minut, bez tych 15 minut tego piłkarza zwycięstwa by nie było. Michał, a w siedzibie przeglądu kto zebrał najwięcej pochwał? Wczoraj Kucharczyk w trakcie jeszcze wcześniejszych spotkań i tak jak rozmawialiśmy sobie po kolejce, to i też mi to przyszło do głowy Jarosław Niezgoda, bo to jest człowiek, który naprawdę w tej rundzie... 10. gol. Tak, naprawdę w tej rundzie idzie mu bardzo dobrze, idzie mu tak dobrze jak całej drużynie i kolejne takie bardzo ważne i wartościowe zwycięstwo Ruchu Chorzów, które no, nie byłoby faktem, gdyby nie Lipski z Niezgodą, także Niezgoda to jest też taki typ, którego chciałem wyróżnić. No to jeżeli idziemy jeszcze dalej i tych piłkarzy, którzy decydowali o zwycięstwie, myślę Morioka Pich. Śląsk Wrocław wygrał trudny mecz w Niecieczy i to też dzięki chyba tym dwóm piłkarzom, którzy no, robili dobrą robotę. Też bym pochwalił w Śląsku Wrocław Romana, piłkarza, mówiłeś o Brleku. Ja myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na Romana. Pociągnąłeś wątek kataloński. Tak, tak, tak. Był Badia jest Roman. Obserwujemy tych piłkarzy, którzy przychodzą, jak się rozwijają i między innymi Roman jest takim piłkarzem, do którego człowiek patrzy, o, ten piłkarz potrafi sporo z piłką, nie boi się driblingów. Dobrze się odnajduje w tej grze kombinacyjnej. Także tutaj też Śląsk Wrocław to jest kolejny zespół, który wpadł taki marazm, miał problem z wygrywaniem meczów, a tu proszę. Z Termaliką, która... Na trudnym terenie, gdzie dla Termaliki to był taki mecz, gdzie jeżeli wygrywają, to są bardzo blisko. Już są na wyciągnięcie ręki w tej górnej ósemce. A teraz dalej nerwy, dalej muszą walczyć o kolejne wygrane w następnych meczach. Okej. Okay. Ostatnia kwestia. Do zapomnienia. Czyli wbijamy szpilę. No, powiem wam, że nie zastanawiałem się zbyt długo. Łukasz Załuska, 41. minuta, piątkowanie. Kasiu, bramkarz ma robić porządek w polu bramkowym. No Łukasz tak, tego nie zrobił. Myślę, że jak zobaczył siebie, to nie poznał siebie. Facet, który grał na Wyspach i takie sytuacje, to nawet gdzie by tam był, powiedzmy, nawet pchnięty. On musi głosem przede wszystkim zrobić sobie porządek. Ryknąć. Przed polem. Tego nie zrobił. Był cichy, anonimowy i myślę, że zasłużenie tutaj złapał, zdobył doświadczenie. Takie doświadczenie, gdzie w następnych meczach nie przystoi mu się tak zachowywać. Ja mówiłem wcześniej o tych zmianach Lecha Poznań. Mhm. Tutaj też taka szpilka dla Bielicy, że dla mnie to było trochę takie, oczywiście ja tutaj mówię z perspektywy kibica, obserwatora, on może wie lepiej, ma tych piłkarzy na treningu, więc ciężko z nim dyskutować, ale ja bym wbił tutaj szpilkę Bielicy za zmiany. Tak jak mówimy, że czasami zmiany robią różnicę, u niego tej różnicy nie zrobiły i też Robaka wpuścił późno, bo tak naprawdę... Ja też uważam, że... To była 80. minuta, 10 minut, no facetowi, który wiele meczów wygrywa, też wchodząc, to też taka szpilka
i minus dla niego. Michał, twój głos? Najpierw pomyślałem o piąstkowaniu na stojąco Łukasza Załuski, ale skoro już o tym powiedzieliśmy, to Mario Malocza, bo to jest człowiek, który miał udział przy wszystkich golach w tym spotkaniu, przy jednym z zasługami dla własnego zespołu, przy dwóch pozostałych raz nie upilnował Kucharczyka, za drugim razem po prostu mu asystował. No i nieprzypadkowo Lechia Gdańsk, często mówi się, że potrzebuje lepszych stoperów, także to jest taki mój minus kolejki. No i jeszcze oczywiście Burliga, piłkarz, który też dziwnie faulował. Czasami możemy się zastanowić, wczoraj dyskutowaliśmy z panem Sławkiem w Lidze Plus Ekstra na temat tego, no, że to było takie zahaczenie, dotknięcie, może to było takie... Faul taktyczny, że to było takie kopnięcie, że coś niefajnego. Ale coś było właśnie takiego podwórkowego, o czym mówiliśmy, i to chyba za to dostał Burliga czerwoną kartkę, osłabił zespół, na szczęście dla niego Jagiellonia nie przegrała, to też był taki... Przetrwali to, to był taki też sprawdzian wojskowy w trudnych warunkach. To skoro jeszcze mówimy o szpilach, jesteśmy przy Burlidze, to trafiłem na taką wypowiedź trenera Moskala, który powiedział na konferencji prasowej, że w przerwie, gdy schodzili już 11-10, on wtedy piłkarzom powiedział, że to wcale nie będzie łatwe spotkanie. No, czegoś mi tu brakuje. No, powinien raczej trener powiedzieć, że w tym momencie mamy przewagę, powinniśmy zaatakować, a tutaj pomyślał sobie, że ma problemy, że gdzieś ten... Że rozumiem też, co miał na myśli, tak, że Jagiellonia może się bardziej schować, może utrudniać grę, no ale czy to jest... Czy to dobrze świadczy o tym, jak ten zespół jest motywowany, jak to jest wszystko odbierane? No myślę, że nie. To taka szpilka tutaj w osobę Kazimierza Moskala. To jest takie zdanie... W cudzysłowie z tych motywujących, jak jest tak dobrze, to trzeba zwątpić. I trener tak wyglądało. A trener Smuda powiedział, walczymy o spadek. Cieszymy się, że jest znowu w Ekstraklasie trener Franciszek Smuda. Wątek ekstraklasowy kończymy rozmową o muzyce. Będzie z nami człowiek ze Szczecina, obecnie zamieszkały we Wrocławiu. Naszym gościem zawodnik Śląska Wrocław Łukasz Zwoliński. Witamy cię, Łukaszu. Witam wszystkich. Nie obudziliśmy? Nie, gdzie? To nie jesteś z tych, co lubią pospać. No nie, jeszcze, że tak powiem, nie pozwala mi na to moja uczelnia. Także od samego początku jakoś taki tryb prowadzę, że rano wstaję, jak jest trening, to idę na trening. Po treningu na uczelnię, a jak trening jest po południu, to zazwyczaj był czas na chodzenie na tą uczelnię, więc mi tak zostało. Wiadomo, jestem teraz we Wrocławiu, więc na te studia rzadziej jeżdżę, ale to ranne wstawanie pozostało jak najbardziej. Od rana do wieczora na nogach. A jak ci się podoba Wrocław? Fajne miasto do życia? Piękne miasto. Teraz przyjechała do mnie dziewczyna, zwiedziliśmy rynek, naprawdę robi wrażenie. Ale no, tak jak już wszyscy wiemy, no, nie przyjechałem tutaj zwiedzać, tylko pomóc Śląskowi. No właśnie, a zmieniłeś otoczenie, bo trener Urban się o ciebie starał, czy były jeszcze inne powody? Znaczy, powodów chyba było troszkę więcej, bo jednak mam trochę wyższe ambicje niż siedzenie na ławce w Ekstraklasie. W Śląsku była możliwość na regularną grę, a uważam, że tego potrzebuję najbardziej. No dokładnie, no, w Szczecinie było tej gry troszkę mniej. Też trener Urban, no, jak już pan przytoczył, no, też był napastnikiem bardzo dobrym i wiem, że mogę się też bardzo wiele od niego nauczyć, także wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie może mi być na dobre. Łukasz, a powiedz nam taką rzecz, bo wyglądasz na gościa, który nie boi się ciężkiej pracy na siłowni. Stówka na klatę jest, czy lepiej? powiem szczerze, bez bicia nawet nie podnosiłem. To nie jest tak, że próbujemy tam w szatni bić jakieś rekordy. Ja wiem, wiesz co, ale pytam ciebie, bo słyszałem, że Łukasz Piszczek chyba 100, 120 albo 130 nawet wyciska. Nie, to na pewno nie. Nie? Ściema jakaś? Aha, dobra. Ściema. No czy ja, wiesz, może to się tak wydaje, że kurczę, siedzę codziennie na siłowni, bo to chyba każdy... Nie no, dobrze wyglądasz. Każdy trener, każdy dziennikarz się o to pyta. Dbam po prostu o siebie, ale to nie jest tak,
siedzę od rana do wieczora na siłowni. Kaziu, a ty wyciskałeś na ławeczce? Pamiętasz ile? Mieliśmy testy za trenera Leńczyka. Oczywiście to były takie testy. Ja nie byłem silnym facetem. Ja tylko wyglądałem tak, że jestem silny. Natomiast tak nie wyglądałem. Gdybym był silniejszym, był lepszym piłkarzem. A to, co mówi Łukasz, to na pewno... Ta siła i ta siłownia jest potrzebna, że nie tylko dźwiganie ciężaru. Myślę, że takie ćwiczenia z własnym ciałem to jest coś, co jest bardzo ważne. To musi być systematyczne, bo siła jest czymś takim, że bardzo ciężko ją wypracować, natomiast później, jeżeli tego nie dotykasz, to jest ulotna, w przeciwieństwie do wytrzymałości, którą można utrzymać zdecydowanie dłużej. Dobrze, miało być o muzyce. Dokładnie, nawet teraz... Dawaj, Łukasz, dobra. Bo wlazłem ci w słowo. Nie, bo właśnie tak jak... Pan Kazio powiedział, teraz się odchodzi od tych ławeczek, jak najwięcej jest teraz właśnie pracy nad swoim ciałem, stabilizacji. Jakieś gumy, tak? Aha. Także wydaje mi się, że to też jest już coraz większa świadomość i w większości klubów się Bartosz, na tym pracuje. Widać też efekt. Następny program o przygotowaniu fizycznym. Łukasz, ja dużo na skakance skaczę. No dobrze? Bardzo dobrze, świetnie wyglądasz. A, dziękuję ci, Kazio. Łukasz, miało być o muzyce, a Holender, żeśmy się zagadali. Muzyka przed meczem, ważna rzecz? Bardzo ważna. Ja sobie nie wyobrażam siedzieć w szatni i w ciszy, w skupieniu. Myśleć o tym meczu, zawsze fajnie jak można nóżką potupać. Dla mnie jak najbardziej wskazana ta muzyka. Mamy w szatni DJ-ów, także oni są odpowiedzialni za puszczanie muzyki. A kto? Ja Łukasz? Najbardziej na tak. Danek i Budzik. A, okej, okej. Dominik Budyński. Dominik już ma, że tak powiem, niezłe CV, bo chyba wszyscy go pamiętamy z Polonii Warszawa jeszcze, jak puszczał disco polo, wtedy był popularny. A, to weekend, wie, o co także mamy dwóch DJ-ów, którzy zajmują się muzyką. A na twojej playliście? Co tam jest na szczycie? O matko, u mnie wszystko, tak naprawdę, to co wleci w ucho. Szczerze powiem, lubię przed meczem posłuchać hip-hopu, ale to też nie jest tak, że tylko jeden wykonawca. Słucham Ostrego, Palucha, Soboty. To, co wleci w ucho po prostu, to co mi się podoba. Wiadomo, w szatni DJ-e puszczają bardziej taką żywszą muzykę, jakieś elektro. Czasami też disco polo się znajdzie. No mówię, no nie mamy takiego jednego typu, bo każdy kto coś lubi, to puści. Dla każdego coś miłego. Dokładnie. To na koniec, Łukasz, powiedz nam jeszcze ostatni koncert, na jakim byłeś. No wielu nie byłem, nie było zbytnio czasu, ale ostatnie były Juvenalia w Szczecinie, także było kilku raperów, tam Ostry, Sobota. A taki typowy koncert to właśnie Adam Ostrowski też był w Szczecinie i też udało mi się spotkać z nim, porozmawiać. Naprawdę bardzo sympatyczny człowiek. Ma wzięcie ten artysta wśród sportowców. Nie tylko, dziennikarzy, ekspertów z Krakowa również. Ale o tym sobie pomówimy po programie. Łukasz Zwoliński był naszym gościem. Dzięki, Łukasz. Dziękuję. Pozdrawiamy. Radio Kanał. Kaziu, a jaką rolę odgrywała muzyka w twoich czasach? Ty byłeś jednym z tych, którzy wciskali przycisk w magnetofonie? Wiesz co, była, zdarzała się, natomiast nie tak jak dzisiaj. Nie chodziliśmy ze słuchawkami. Oczywiście zdarzało się. Walkmany były wtedy, nie? Czy walkmany, nie? Tak, niektórzy rzeczywiście nosili. Natomiast jak ja sobie pamiętam fajną szatnię, to była szatnia taka głośna. Przed ważnymi meczami, jak było głośno w szatni, to było fajnie. Pamiętam taką ciszę, absolutną ciszę, która mnie zdołowała. Inaczej, by mnie zdołowała, gdybym nie rozładował tej atmosfery. To była szatnia w GKS-ie Katowice. To były moje, nie wiem, 2 tygodnie. Pojechaliśmy grać z Benficą Lizbona na Stadio Dalus. W wielkim szatnia była większa niż 10 szatni GKS-u Katowice. I tam była taka cisza. No i ta cisza mnie męczyła. Naturalność. To jest to, co musi przyświecać drużynie. Jakaś taka... Ja pokazałem, że jestem wkurzony. Zaczęliśmy krzyczeć i tak dalej. Z kim my gramy? Co to za Benfica? Kto ją zna? Przecież to jest słaby zespół. I nagle wszyscy zaczęli się śmiać, chodzić po szatni, a tak wszyscy w kąciku siedzieli, każdy sobie gdzieś tam wymieniał te korki i była taka panująca cisza. Więc każdy ma jakiś swój sposób spędzania czasu przed meczem. To jest najgorsze, tak samo jak masz wejście na mecz. Te 20 minut, gdzie musisz przygotować
się do tego meczu. Jak już jest ten pierwszy gwizdek, wszystko mija, jest fajnie. I te półtorej godziny przed meczem piłkarze muszą w jakiś sposób zabić, coś z tym zrobić. Jeden się masuje, drugi coś tam robi też po to, żeby ten czas minął do tego pierwszego gwizdka, bo to jest stres, to jest napięcie, które trzeba w jakiś sposób zabić, rozładować, zapomnieć. Kończymy wątek Ekstraklasy. Kolejne minuty poświęcimy Wyspom Brytyjskim. Tuż przed końcem minionego roku Pep Guardiola wpadł z wizytą do Jurgena Kloppa. Katalończyk wyjechał wtedy z Anfield niepocieszony. W niedzielę doszło do rewizyty. Jak wyglądała, o tym już za moment, jej wysokość Premier League. Panowie, gdyby cofnąć czas i trochę nas odmłodzić, to do której szkoły chcielibyście się zapisać? Tej z napisem Jurgen Klopp czy sygnowanej przez Pepa Guardiolę? No myślę, że Guardiola. Kloppa cenię bardzo wysoko za to, co zrobił przede wszystkim w Dortmundzie, w Liverpoolu. Czekam jeszcze na to, co zrobi, ale Guardiola potrafi w bardzo krótkim czasie odcisnąć piętę na zespole. To jest coś wielkiego, coś takiego, że na tego faceta nie czeka się dwa lata, żeby coś zrobił, tylko robi już. Manchester City jest drużyną, która mnie się najmniej podoba, jeżeli chodzi o grę w defensywie. To jest drużyna, która straci dużo goli. Jest spontaniczność, o której pewnie wielu kibicom Manchester City chodziło. Słabe nogi, a mocny korpus. Myślę, że tak. Wyrachowanie. Brak wyrachowania to na pewno Guardiola tego nie poprawił. Oczywiście problemy z obroną, problemy z kluczowym piłkarzem w tej środkowej formacji. Myślę tutaj o piłkarzu kontuzjowanym, którego nie ma, który cały czas leczy. Ilkay Gündoğan. No, mówię o... Gündoğan i Kompany. O Kompany. Tutaj a słuchajcie, facecie, podobno Kompany był do dyspozycji Guardioli na mecz z Monaco. No nie wiem, no trudno powiedzieć. Po prostu on go nie widzi. Może go nie widzi, może nie jest jeszcze w dobrej formie. Wiem, jaką przerwę miał Kompany. Ale myślę, że to, bo jeżeli chodzi o spontaniczność, o rozgrywanie akcji i o tym, jak gra Manchester City, to myślę, że to się podoba. Co prawda, to też jego jakaś porażka na dzień dzisiejszy w Manchesterze City. To nie jest drużyna... Pellegrini był w półfinale Ligi Mistrzów. Myślę, że tak. Z mniejszą jakością, z większym szczęściem w grze, bo tutaj przy szczęściu też mogli przejść Monaco, a czykolwiek w tym meczu oni musieli uznać wyższość Monaco. Michał, Pep trochę nie odjechał. 160 milionów funtów na transfery latem. Teraz mówi, że chce więcej. Szejkowi obiecują 200 milionów funtów. Gdzie jest ta rola edukatora Pepa Guardioli? On ma naprawdę jeszcze dużo do wymiany, bo tak jak mówiliśmy przed sezonem, co Guardiola musi wymienić w tym składzie, jakich poszczególnych piłkarzy i to, jak on ten zespół będzie widział po swojemu. No, to jest zawsze jakiś kontrargument w jego stronę, że on zawsze wydaje dużo pieniędzy, że on jest w klubach, które mają te zasoby, no ale też druga strona medalu jest taka, że gdyby nie był dobrym trenerem, to by zarząd mu takich środków na transfery nie dawał. I myślę, że właśnie z tych 200 milionów obiecanych, no większość pójdzie właśnie na wzmocnienia w obronie. Możliwe, że jeszcze coś się przetasuje w ataku, w pomocy. Bardziej myślę o linii środkowej, bo tutaj Fernandinho, Touré, Fernando to są ludzie, których gdzieś trzeba może lepszymi defensywnymi pomocnikami zastąpić. No a właśnie musi Guardiola zadbać o to, żeby to miękkie podbrzusze gdzieś wzmocnić w lecie, także tu pójdą te wydatki. No i bramka to jest cały czas też nierozwiązany to jest problem, znak zapytania, no, do tej pory. Wczoraj Caballero był piłkarzem chyba najlepszym na boisku, to on poradził sobie, tak. On utrzymał ten zespół w grze, bo... A sam mecz zaspokoił oczekiwania. No tak. Bo taka oferta all inclusive, intensywność, energia. Przede wszystkim ten wynik, jak ktoś zobaczy suchy wynik, to na pewno nie jest to, co było na boisku, bo tam jakby się skończyło 5-3, nie wiem zresztą dla którego zespołu. W którą stronę, W którą stronę. Tam były sytuacje, to był świetny mecz dla kibiców.
No i to jest jak gdyby potwierdzenie tego, że Guardiola musi w tym momencie nie tylko grać widowiskowo, ale skutecznie, bo skuteczność może przynieść mu trofea, a Manchester City liczą na to, nie na piękną grę, że w piękny sposób odpadli z Monaco, tylko to, że jednak punktują, że cały czas ten zespół ewaluuje i jest zespołem, który ma się bić o najwyższe cele, a nie odpadać tak jak teraz z Monaco, gdzie przed meczem no jednak typ był inny. On sam o tym mówił, że wie, że zespół ma problemy w defensywie, dlatego często jego podejście polega na tym, że im częściej my jesteśmy przy piłce, im częściej my naciskamy rywala, tym on ma mniej szans na to, żeby nam zagrozić. No wiemy czasami, jak to się kończy, jak się gra taką wysoką linią obrony i w ogóle się przebywa cały czas na połowie przeciwnika, no to gdzieś na te kontry łatwiej się nadziać. I to jest najtrudniejsza rzecz dla obrońców. Najtrudniej gra się... Ktoś powiedział, że najtrudniej być obrońcą w Barcelonie, gdzie Barcelona gra cały czas w ataku pozycyjnym, obrońcy są na połowie przeciwnika. Przy szybkim napastniku, a zazwyczaj jest tak, że napastnik zawsze jest szybszy od obrońcy. Inaczej, zdarza się to w 90%. Jest ciężko. Obrońca ma respekt, bo wie, że przeciwko sobie ma piłkarza odwróconego przodem w kierunku swojej bramki. Nim ja się odwrócę, to ten piłkarz już może zyskać kilka metrów i mogę mieć problemy. I przez to na pewno obrońcom Manchester City jest ciężej. A propos samego meczu, moglibyśmy się długo licytować, które pudło większe, Lallany czy Aguero. Wątek Premier League. Puentujemy konkursem. Za chwilę usłyszycie fragment wypowiedzi. Waszym zadaniem jest zgadnąć, kto to mówi, kto jest autorem tych słów. Do wygrania są dwa kupony do sklepu Ergol o wartości 250 zł każdy. Zasady są proste, kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga, bo odpowiedzi udzielamy tylko w wiadomościach prywatnych. Słuchamy. It's amazing. No co? Ej, man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. Dilly din, dilly don, come on. We are in Champions League. Dilly din, dilly don, come on. Come on, man. Oh, it's fantastic, fantastic. Terrific. Well done, well done to everybody. Muszę powiedzieć, że znam człowieka, nie tylko ze słyszenia, ale z widzenia. Minęliśmy się jakiś czas temu na stadionie Napoli i sprawiał bardzo sympatyczne wrażenie. Wydaje mi się nawet, że był gościem specjalnym prezydenta De Laurentiisa. A kolejne minuty poświęcimy elitarnym drużynom i wybitnym jednostkom. Najwyższy czas na Ligę Mistrzów. 17 marca w Nyonie zapadły bardzo ważne decyzje i właśnie o nich już za chwilę. Oglądaliście losowanie na żywo? Nie. Tak. Ja też. I powiem ci, Kaziu, że emocje były takie, że niektórym dygotały ręce. Michał, nie wiem, czy zauważyłeś, ale Ian Rush tego nie udźwignął. Tak. No. Miał taką w sobie dużą elektryczność. Który mecz was najbardziej elektryzuje? Trudno powiedzieć. Zależy czego oczekujemy. Ty jako kibic Premier League powinieneś powiedzieć Atletico Leicester. Możliwe, ale gdzieś mimo wszystko Barcelona-Juventus, bo coś mi mówi, wiadomo, że to jest takie rzucanie może słów na wiatr, ale coś mi mówi, że to jest dwumecz, który może wyłonić zwycięzcę tej edycji. To jest pojedynek naprawdę... Powtórka finału z 2015. Tak, i naprawdę pojedynek dwóch zespołów wysokiej klasy z różnymi bardzo atutami, taki bardzo zróżnicowany, myślę, dwumecz. No a jeśli chodzi o takie emocje, gdzie po prostu chcę usiąść jak przy dobrym filmie, dobrze się bawić, no to Borussia Dortmund-Monaco, tam myślę, że... Futbol na tak. 8-8 w dwumeczu, czy jakieś coś takiego możemy śmiało oczekiwać, bo tam myślę będzie się działo. Kaziu, fajna historia Bayern-Real, bo Carlo Ancelotti wróci do Madrytu i zagra przeciwko swojemu byłemu uczniowi. No wielka rzecz, pewnie czasami po nocach Ancelotti śniło się, że tak dzień nastąpi i to...
Zobacz, myślał Guardiola, pewnie, Guardiola nie dał rady z hiszpańskimi zespołami. No, myślę, że to on sobie myślał, może finał to byłaby świetna rzecz. Natomiast teraz odpaść nie bardzo wypada, ale to może być różnie. To pewnie najważniejszy mecz, taki przedwczesny finał, bo Bayern Monachium, Real Madrid, jakbyśmy pewnie typowali tych finalistów, to niejednokrotnie by się ta para pojawiła. Ale ja myślę też, że taki powiew świeżości, Dortmund, Monaco, drużyny pokazały nieprawdopodobnie szybki, taki dynamiczny futbol, futbol nowoczesny. Ja myślę, mam cały czas w pamięci mecz Dortmundu z Realem Madryt u siebie nie tak dawno, gdzie Real Madryt, tak jak z Napolem, wybijał piłki po trybunach i to dwa dni jeszcze trzeba było szukać tych piłek. Monaco pressingiem zagrało z Manchesterem City jak, nie wiem, ja nie widziałem dwie dekady takiej drużyny, która by nie wypuściła dobrego, solidnego zespołu z połowy boiska. To tak wyglądało, jakby seniorzy grali z dziećmi. To też jakość taka. Zobaczymy, kto z tej jakości wyjdzie zwycięsko. Faktycznie, tam pewnie są trenerzy, którzy kierują jak gdyby tą swoją całą energię na tą szybkość, na grę w tłoku, umiejętność przyspieszenia. To jest nowoczesność. Zobaczymy. Oczywiście chciałbym zobaczyć te może drużyny jeszcze dalej, jeszcze bliżej, dlatego że szkoda mi będzie któregokolwiek zespołu, że już odpada, bo chciałbym się oglądać taką piłkę, bo to jest piłka naprawdę piękna. A zdziwilibyście się, gdyby Ligę Mistrzów wygrał Juventus? Nie, oni są do tego przygotowani, tak jak myślę, oni cały czas myślą, z tyłu głowy mają, no. No, wiesz, ile ten Buffon ma grać, tak? Tak, i tym bardziej, jeżeli mówimy, że trofea wygrywa się obroną, mówimy o tych niedoskonałościach wielu drużyn, które mają problemy z obroną, to tutaj Juventus nie może narzekać. Najmniej strzałów w kierunku Buffona. Oni i Atletico defensywnie oni chyba Atletico, najlepiej tak, wyglądają. Wiemy, jak Atletico kolejny raz wysoko dochodzi. To też jest organizacja gry w obronie całego zespołu. Juventus to potrafi robić. Jest świetnie zorganizowany. Dlaczego nie? Dlaczego nie? A co byś doradził Leicester? Bo ja myślę, że tylko wypożyczenie Kante na ten dwumecz mogłoby pomóc. No Leicester i tak w tej ósemce jest, tak patrzymy na te 7 pozostałych zespołów, przy losowaniu to wszyscy chcieliby trafić na Leicester, bo wydaje się, że to i tak już jest za dużo, co zrobili do tej pory. I teraz kwestia trenera, żeby pokazać, no dlaczego ten sen nie ma trwać dłużej. Przypomnijmy sobie, co było w walce o Mistrzostwo Anglii. Też wydawało się, że już jesteśmy nasyceni, już jesteśmy wysoko. I myślę, że jeżeli tym tropem pójdzie Leicester, to wcale nie znaczy, że oni już mają się pożegnać z trwającym, pięknym snem Ligi Mistrzów. Simone jest strasznie upartym człowiekiem. To może znowu finał, trzeci finał. On bardzo by chciał... Tak sobie myślę, że jeśli wygra Ligę Mistrzów z Atletico, to wtedy sobie odejdzie do Włoch pewnie, bo tam chciałby prowadzić jeden zespół. Często słyszy się takie głosy, że tej Ligi Mistrzów mu brakuje, że to jest taka... To już by było takie ukoronowanie naprawdę świetnej pracy w Atletico. I to jest też cały czas realny scenariusz, bo powiedzieliśmy wcześniej o defensywie, że Juventus sobie tutaj dobrze radzi. No zwróćmy uwagę, kto w ostatnich latach dochodził do finału. 2 razy Atletico, raz Juventus. Fakt, przegrywały w tych finałach, ale to ma znaczenie, to, tak. To pokazuje jakąś taką, jakiś taki schemat, że to jest coś, czym w Europie można sporo zyskać. No, chcielibyśmy pewnie oglądać tą taką widowiskową piłkę jak Dortmund, jak Monaco, którzy i też młodych zawodników wprowadzają i grają naprawdę efektownie, ale jednak w Europie trochę takie wyrachowanie zwycięża. Dlatego powiedziałem też wcześniej, jeszcze wracając do twojego pytania o Juventus, że w tym dwumeczu moim zdaniem kryje się zwycięzca tej Ligi Mistrzów, bo jeżeli Juventus, grając właśnie w taki sposób, trochę bardziej ostrożny, poradzi sobie z takim potworem jak Barcelona, no to nic strasznego im już nie będzie. Z kolei jeśli Barcelona wyeliminuje zespół dobrze broniący się, bo przecież rok temu odpadli z takim właśnie Atletico, to oni mogą zyskać jeszcze takiej dodatkowej motywacji, że to jest ich rok. I Robert Lewandowski zatańczy z gwiazdami, Kasiu. Gwiazdami Realu, Bale'em, Ronaldo. No kolejny wielki mecz czeka Roberta. No nic, tylko trzymać kciuki za niego, żeby znowu było dobrze. Ilu mamy Polaków? 3, tak? Robert Lewandowski, no. Kamil Glik i Łukasz Mistrz. No ja myślę, że największe jakaś taka, takie wyróżnienie
bo tego się nie spodziewaliśmy. Nie wyobrażałem sobie, że Kamil gra w tak dobrym zespole, bo Monaco to był taki zespół, jeszcze 2 miesiące temu mówiliśmy, dobry. Lazurowe wybrzeże, kurort. Nieźle wybrał. Klimat. Tak. Ale to, że gra w tak a oni grają zespole w piłkę, z tak wielkimi piłkarzami, bo ja myślę, że to są piłkarze z najwyższej półki europejskiej, to też naprawdę szacun dla Kamila, że znalazł się w takim towarzystwie. No i teraz najważniejsze dla niego utrzymać się w tym towarzystwie, bo oczywiście on odgrywa ważną główną rolę, ale to też na pewno jest zespół, który dzisiaj zarabia pieniądze, duże pieniądze i pewnie duże pieniądze będą płynąć do... Zresztą tam są pieniądze, ale też piłkarze mają wielką wartość. Czekamy z niecierpliwością na Ligę Mistrzów. Ligę Mistrzów, która powróci 11 kwietnia. Kazimierz Węgrzyn i Michał Gutka byli dziś z nami. Dziękuję wam bardzo, panowie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Serwisy SoundCloud oraz YouTube. Tam znajdziecie nasze audycje, natomiast wszystko o transmisjach w sportowej części serwisu kanalplus.pl. Na koniec pożyczyliśmy coś od naszego wszechstronnie uzdolnionego kolegi redakcyjnego, DJ-producent Michał Lewicki, występujący też pod pseudonimem Dim w utworze Ignite z albumu Rest. Bardzo, bardzo przyjemne dźwięki. Bartosz Glen, dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie, punktualnie o 9:00, a teraz muzyka.